Hello, witam Was serdecznie moi drodzy. I tak z ręki, prosto z marszu, z siłowni McFit w Warszawie postanowiłem nagrać dla Was kilka słów. Kilka słów o tym, jak trenowanie psychiki i ciała wpływa na naszą siłę. Na siłę wtedy, kiedy pojawiają się problemy. Nie problemy fizyczne z przeciwnikiem, nie walka, ale problemy powiedzmy w życiu. Ostatnio doświadczyłem nieciekawych wydarzeń. Nawet takiego złego upadku. Natomiast wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że trenując ciało i psychikę, wtedy, kiedy pojawiają się właśnie te problemy, problemy takie, które wydają się przeciętnemu człowiekowi nie do przejścia, nie? Nam, którzy pracujemy nad psychiką, powiedzmy, praca nad psychiką, mówię tutaj o medytacjach, o filozofii wschodu, mówię o jakichś innych w ogóle technikach, jakiekolwiek znacie. No i oczywiście cały czas trening fizyczny. To wtedy daje nam taką siłę do tego, aby się jak najszybciej pozbierać, aby nie tracić czasu i jakby wprowadzać te techniki w życie w tych dołach, kiedy w tym upadku, kiedy nas to właśnie dopadło. Potrafimy szybciej wyjść na wierzch, wypłynąć na wierzch, jak ten korek w wodzie, aniżeli przeciętny człowiek, który tego nie czyni, który nie para się pracą nad umysłem i nad ciałem, prawda? Niezależnie od wieku. Możemy tutaj mieć 70, 80, 90, 100 lat, nie? 20, 15, 19. Wszystko to, co robimy dla siebie, czyli dla psychiki, dla ciała, wtedy potrafi nas jakby wyciągnąć z tego marazmu, w który się wkręcimy nieraz, no bo wiadomo, życie jest takie, a nie inne, no, nie zawsze jest dobrze i nie zawsze jest źle, więc przyszedł taki czas u mnie, że akurat było niedobrze i dzięki temu, że trenuję właśnie, że pracuję nad psychiką i trenuję swoje ciało, szybciej staję na nogi. To jest jakby pierwszy dzień po tym wszystkim, co mnie spotkało. Nagrywam ten film właśnie na siłowni, już po treningu, siedząc sobie wygodnie w foteliku takim, tu może kawałek troszkę będzie widać, i chcę Wam powiedzieć, tu prosto w oczy, z tego miejsca, że to, o czym myślimy, to, jacy jesteśmy, to wszystko potrafimy do siebie przyciągnąć, nie? To nie jest tak, że człowiek, który myśli negatywnie, pozostaje to bez echa, nie? Przyciągniemy to wszystko do siebie. Jeżeli będziemy, już mówiłem tutaj o pracy nad psychiką, jeżeli będziemy myśleli pozytywnie, to też przyciągniemy do siebie to wszystko, co najlepsze. Więc ja użyłem tej techniki, wracając jakby do sił, do zdrowia, tej techniki takiego pozytywnego myślenia, tej takiej walki, bez walki jakby, nie? Że godzę się z tym i nie wpadam w panikę. Od pierwszej godziny biorę wszystko w swoje ręce i działam, nie? To jest właśnie takie jakby fajne techniczne powiedzenie, że z niczym nie walczę, natomiast akceptuję i dalej idę do przodu. Wracam do dawnych zajęć, wracam znowu do treningów, wracam do dnia codziennego, pracy, jakiejkolwiek pracy, jakąkolwiek pracę wykonujesz, jakkolwiek ona byłaby skromna. Wracam do tego wszystkiego, poprawiam i teraz jeszcze nie uczymy się niczego z życia szczęśliwego, właśnie uczymy się z upadku. I właśnie po tym upadku, po kolejnym upadku takim życiowym, znowu wynoszę kolejną lekcję i kolejną naukę, która jakby pozwoliła spojrzeć mi szerzej, takie szersze spektrum na moje życie, że muszę coś zmieniać i jeszcze więcej pracować i jeszcze więcej, trochę kamera drży, bo kręcę z ręki, jeszcze więcej z siebie dać, no, i pozbierać to wszystko do kupy. No i swoim przykładem, swoją osobą dawać też przykład Wam wszystkim, którzy osiągniecie takie dno jak ja przez pewien czas i będziecie sobie świetnie radzili. Teraz muszę przerwać, bo mam telefon. Dziękuję Wam za wysłuchanie, Wasz wierny
początkujący YouTuber Robert Raflewski.